Witaj. Nadal nie znam swojego imienia, ani terminu rozpoczęcia mojej nowej przygody. Wiem, że jest ktoś jeszcze. Ktoś, kto mnie nosi, chroni mnie przez cały czas. To moja mama. Kiedy ona źle się czuje, ja też źle się czuję. Kiedy ona jest szczęśliwa, ja też jestem szczęśliwy. Kiedy ona choruje, ja też choruję. Ale jest tam ktoś jeszcze. Kto to jest? To ktoś ważny dla mojej mamy. Ma głębszy głos, niski ton. Czasami opowiada mi historię, czasami próbuje śpiewać. Nie śpiewa zbyt dobrze, ale się stara. Kim on jest? Dlaczego tu jest? Słyszę jego głos. Czuję jego obecność. Czy on jest gotowy na nową przygodę? Ojcowie. Dedykowane wszystkim ojcom na świecie, którzy wykonują swoje codzienne obowiązki, aby uczynić swój dom szczęśliwym miejscem. Nazywam się Peter Szoufani i to jest moje miasto, Bejrut. Dla nas, Libańczyków, rodzina jest bardzo ważna i dzisiaj będę mówił o pewnej wyjątkowej osobie, moim tacie. Oto on, Jimmy Szoufani. To spokojny człowiek, czasami bardzo poważny, ale również miły. Jest dla mnie przykładem. Dzień dobry, chłopaki. Dzień dobry. Wstajemy do szkoły. Chodźcie. Od czasu, gdy byliśmy małymi dziećmi, ojciec każdego ranka poświęca nam swoją uwagę i pokazuje nam, że jesteśmy dla niego bardzo ważni. Dzięki temu staliśmy się wobec niego posłuszni i pełni szacunku. To może przeszkadzać wielu dzieciom na świecie, ale nie nam. To daje nam bezpieczeństwo. Dziękuję.
Z tego powodu nasi rodzice są zawsze blisko nas i dbają o nasze życie. To jest Raybert, mój tata. Mieszkamy w Hawanie na Kubie. Mój brat i ja chcemy ci o nim opowiedzieć. Raybert? Kochanie, dzień dobry. Dzień dobry. Zawołajmy Roberta. Robert, stawaj. Każdego dnia mój tata wstaje razem z mamą, aby dać nam całusa na dzień dobry. Bardzo to lubimy. Jak spałeś? Dobrze? Zaczekaj w łóżku, a mama i tata przygotują śniadanie. Zaraz wrócimy. Połóż się na chwilę. Tata zaraz przyjdzie. Zachowuj się. To jest moje miasto Uiongbu w Republice Korei. Wiele badań mówi, że większość koreańskich dzieci ma bardzo ograniczony kontakt z rodzicami. Dzisiaj chcę ci opowiedzieć o moim tacie. Lee Hee-sung. Należy do osób, które mają na nas duży wpływ, a zaraz zrozumiesz dlaczego. 1, 2, 3. Och! Trzymaj się mocno. Możesz to zrobić. Boję się. Możesz to zrobić. To smutne, że wiele dzieci nie jest szczęśliwych w swoich domach. Mój brat i ja każdego dnia czujemy miłość mojego taty. Już od samego rana. Teraz powiedz swojemu bratu, żeby tutaj przyszedł. Umyjmy zęby. Powiedz A. Powiedz A. Tato, dlaczego to tutaj stoi? Hej! Będziesz mokry. Nie. Zrób to ze mną.
spójrz na mnie. Cześć, jestem Lukas i mieszkam w Sagunto. To małe miasto w Hiszpanii. Dzisiaj opowiem ci o moim tacie. Nazywa się Dante i jest stolarzem. Jest bardzo silny. Chociaż na tym zdjęciu wygląda poważnie, ma poczucie humoru. Wczesnym rankiem zawsze żartuje i robi śmieszne miny, żebyśmy wszyscy się śmiali. Lubi, jak jesteśmy szczęśliwi. To jest mój młodszy brat Aaron. Czasami psoci, a tata musi go upomnieć. Ale tylko kilka razy, ponieważ tata jest bardzo cierpliwy. Hej, zgadnij, gdzie mieszkam? Tak, w Australii. To jest świat, w którym żyjemy. Natura. Mieszkam tutaj razem z moją rodziną. To wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia. Dziś chcę opowiedzieć ci o najważniejszych ludziach w moim życiu. Mój tata. Oto Justin, mój ojciec. Kocha przyrodę i zdrowe życie. Ale ma inną pasję. Technologię. Mój tata pracuje w firmie z wieloma innymi osobami. Jak mówią dorośli, jest dyrektorem generalnym i to on im płaci. Prezes, dyrektor, szef. Nic mnie to nie obchodzi. Dla mnie jest po prostu tatą. Czasami nie jest jasne, kto jest dyrektorem w domu. Czasami my. Czasami on. Ale najważniejsze jest to, że tata nas kocha. Powiedz mi, czy dobrze spałeś dziś w nocy? Miałeś jakiś sen? O czym śniłeś? O Tomku. O Tomku? A co Tomek robił we śnie? Czy robił ciuciu? Tak. Dobrze. Czy jesteś głodny? Nie. To dlatego, że właśnie zjadłeś śniadanie. Chodź, Hana. Hej, kochanie. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. To moja rodzina. Uwielbiamy zaczynać dzień z mamą i tatą. Dorośli nie wiedzą, jak ważne jest dla nas rozpoczynanie dnia w ten sposób. Mam banana. Jak powiedziałam, technologia to ważna część naszej rodziny. Hej Siri, ustaw światła na różowe. I uwielbiamy grać z nimi każdego dnia. Hej Siri, ustaw światła na niebieskie. Niebieski? Rozumiem.
Cześć, nazywam się Claire Zelambi, a ja jestem Ryan Zelambi. Jesteśmy bliźniakami. To jest nasze miasto, Pretoria w Republice Południowej Afryki. Dziś mamy zaszczyt opowiedzieć coś o naszym ojcu, Melusi Zelambi. To bardzo duchowy człowiek. Jest zabawny, chociaż bardzo zajęty. Poświęca swój czas, aby się z nami bawić, ponieważ on naprawdę kocha swoją rodzinę. Jesteśmy wyjątkową rodziną. Nasza rodzina składa się z 6 dzieci i naszej matki. Tak, jesteśmy dużą rodziną. Chociaż jesteśmy dużą rodziną, dzień dobry. Każdego ranka nasz ojciec budzi nas i mówi: dzień dobry. Czas się obudzić. Cześć, Chloe. Jak się masz? W porządku. Miło cię widzieć. Dzień dobry. Pobudka. Tata jest bardzo pomocną osobą i każdego ranka lubi budzić nas z uśmiechem, śpiewać i wielbić Boga. To wielka wartość, którą przekazuje nam, odkąd byliśmy młodzi. Bądź radosny i bądź wdzięczny. Dzień dobry, tato. Hej, co słychać, stary? W porządku, a ty jak się masz? Czy możesz podać mi banana? Były dni, kiedy przygotowywałem dla ciebie śniadanie. Wow, teraz możesz jeść sam. Przypuszczam, że to dla Chloe. Tak, czas, żeby Chloe zjadła śniadanie. Chloe? Manube? Chodź coś zjeść, kochanie. Chodź, maleńka. Hej, jak się masz? Jak ci się spało? To dobrze. I dzisiaj wstałaś wcześnie. Świetna sprawa. Czas na śniadanie. Jesteś gotowa? Mam dla ciebie twoje płatki. Dobrze cię widzieć. Pomódlmy się za twoje jedzenie. Chcesz się pomodlić? Ojcze nasz w niebie, dziękuję za dobre jedzenie. Amen. Pozwól, że pomogę ci dokończyć. Weźmy wszystko. Dobrze. I jeszcze trochę. No i skończone. Odrabianie lekcji jest najgorsze. Nie lubimy tego. Nie tutaj. Nie tutaj. Cóż, usiądź tutaj. Nie tutaj. To jego wina. Nie lubię tego. I mój brat też tego nie lubi. Każdy dzień jest taki sam. Chodź tutaj. Chodź. To jego wina. To jest już pomalowane. Chodź. Usiądź tutaj. To bardzo fajny samochód. Możesz go dać mamusi. Nawet nie wiem, dlaczego musimy to robić. Mój tata mówi, że kiedyś to zrozumiemy. Nawet jeśli jest to trudne, każdego dnia musimy odrabiać lekcje. Czasami zadania są bardzo trudne i nie potrafimy ich zrozumieć. Pada przez cały rok i oczywiście są różne gatunki roślin. Jeśli pogoda jest umiarkowana, ludzie przyzwyczajają się do tego.
Jakie są cechy klimatu? Jaśniejsza zieleń. Robi, patrz, czy to będzie w porządku? To też jest jaśniejszy kolor. I ten też. Czy to też jest jaśniejsze? Wierzę, że wszystkie dzieci na świecie muszą się zjednoczyć, aby obalić pracę domową. Weź wstążki, naszyjnik i naklejki na buty i umieść je w książce. W jakiej kolejności powinieneś pisać alfabet? Czy właśnie tak? Zapisz to jeszcze raz. Pięknie. Czekam na drugą rękę. Co robi ten dzieciak? Ryż. Ryż? Karmi ryby. Chodź, zobacz. Sprawdź to. Kolor wewnątrz i na zewnątrz. Okej. Masz ten model. Daj mu inny kolor i przejdziemy dalej. Zróbmy coś innego. Mój tata jest bardzo zapracowany. Przez cały dzień pracuje w bardzo dużej firmie. Wraca do domu bardzo zmęczony, ale zawsze ma czas na naukę z nami. Doktor Dinozaur, aby znaleźć moc Archaeopteryxa, musisz przestrzegać ważnych zasad. Musisz pisać litery w kolejności. Chcesz ten ołówek? To jest Siot. Powtarzaj za mną. Siot. Czy widzisz kolejność pisania? Zapisz to w kolejności. Nasz dom jest i będzie naszą szkołą. Rodzice zaprojektowali nasz dom tak, abyśmy mogli się w nim uczyć. Każdego dnia naprawdę uwielbiamy poznawać przyrodę i Boże stworzenie. To jest siatka ogrodzeniowa. Króliki nie mogą się tam dostać. Kiedy postawimy siatkę, króliki będą trzymać się z dala od naszych jagód. Są już bardzo duże, prawda? Kiedy je tutaj włożyliśmy, były właśnie takie. Teraz są prawie dwukrotnie większe. Czy to nie fajne? Wszystkie są duże. Tak, to duże jagody. Nie ma na nich jeszcze owoców, prawda? Ale w tym roku tylko je zasadziliśmy. W przyszłym roku będziemy już zbierać z nich jagody, okej? Może nawet rok później. Lub kiedy się wprowadzimy. I widzisz tę grudkę tutaj? To jest kanał. Cohen, możesz powiedzieć lejek? Lejek. Tak więc, kiedy pada deszcz i woda wpada w zagłębienie, przez ten kanał dostaje się pod ziemię i w ten sposób pomaga nawodnić jagody. Tata jest świetnym nauczycielem. To nie znaczy, że jest lepszy niż mama. Nie. Tata jest po prostu inny. To świetna pomoc dla mamy. Uwielbiam, gdy nasz tata spędza czas, tłumacząc nam różne rzeczy. Robi wszystko, co możliwe, aby jasno wyjaśnić to, czego nas uczy. Jego cierpliwość, aby nam wszystko pokazać, oraz miłość, z jaką nas uczy, ma wielką wartość. Rozumiem mojego tatę. Jest zmęczony po pracy, ale zawsze pomaga mi odrabiać lekcje. Zawsze mówi, że to przyda się w życiu. Chociaż gdy był dzieckiem, czasami sam miał trudności z odrabianiem lekcji.
이거 이거? 나 이거 이거 옆집인데? Zabawa z tatą jest inna. Tata różni się od mamy podczas zabawy. Czasami wydaje się znudzony, czasami jest zmęczony, ale zawsze ma czas na zabawę z nami. Czasami robimy rzeczy, które lubimy, ale mama o nich nie wie. Dlaczego tak się dzieje? Czasami, gdy bawimy się razem, zastanawiam się, kto tu jest dzieckiem. Moja mama mówi, że ojcowie nigdy nie przestają być dziećmi. W górę, w górę i w dół. Ojcowie są jak dzieci. Czasem chcą się bawić bardziej niż my. Nasz tata spędza dużo czasu na zabawie z nami i to nas bardzo cieszy. Mój brat i ja nie możemy powiedzieć, że jesteśmy nieszczęśliwymi dziećmi. Nie ma powodów, abyśmy tak się czuli. O, zobaczmy, ile możesz zrobić. Jeden, dwa, trzy. Potem jeżdżę na rowerze. Myślę, że jest dla mnie za mały. Nasi ojcowie nie mają pojęcia, jak wyjątkowa jest dla nas zabawa z nimi. Robią to inaczej. Lubią ryzyko. Mój brat i ja uwielbiamy, kiedy tata i mama bawią się z nami. Kiedy się bawimy, jesteśmy do siebie podobni. Rodzice rzucają się na podłogę i śmieją się tak jak my.
Wiem, że są dorośli, ale naprawdę lubimy to, że czasami oni też zachowują się jak dzieci. Kolega ze szkoły powiedział mi, że jego rodzice nigdy się z nim nie bawią. Tata zawsze mówi, że robi to, ponieważ ma z tego dużo zabawy. A bycie razem z nami jest dla niego bardzo ważne. Każdy ojciec ma dużo rzeczy do zrobienia. Zazwyczaj ojcowie są zajęci. Jedną z najpiękniejszych rzeczy dla mnie i mojego brata jest pomaganie tacie. To zbliża nas do siebie. Czy powinienem przeciąć mu ucho? Nie, za uchem. Żeby włosy nie rosły obok ucha. Och! Uważaj, Robert. Musisz dobrze obsłużyć klienta. Dlaczego? Żeby czuł się szczęśliwy i do ciebie wrócił. Zaraz skończymy. Zróbmy trochę więcej. Przestańcie się bawić. Przestańcie się bawić. Namydlimy? Chłopaki, jeśli macie mydło, dajcie mi je. W porządku? Namydlić je? Właśnie to mam na myśli. Użyj mydła i daj mi je. O nie, nie. Wlej tutaj wodę. W naszej kulturze nikt nie ma czasu na rozmowy. Brakuje czasu albo wszyscy są zajęci rozmawianiem przez telefon. Lubimy rozmawiać. Powiedz A. Jeśli masz w ustach jedzenie i go nie przeżujesz, pojawią się robaki. Zobaczmy, czy są robaki. Dla nas, Libańczyków, jedzenie jest bardzo ważne. Dlatego mój tata nauczył mnie przygotowywać jedzenie już, kiedy byliśmy dziećmi. Oprócz innych zainteresowań, przygotowywanie posiłków jest bardzo ważne.
Wielu ojców nie wie, że bardzo lubimy z nimi przebywać. Chcemy spędzać z nimi czas. Miło jest, gdy tata pozwala nam być ze sobą. Religia jest częścią tradycji mojego kraju. Każda rodzina należy do określonej religii i moja rodzina też nie jest od tego zwolniona. Jesteśmy rodziną chrześcijańską i mój tata ma na to duży wpływ. Dowiedzieliśmy się, że istnieje Bóg, Stwórca Świata, Wszechmogący, pełen miłosierdzia, który niedługo przyjdzie ponownie. Każdego dnia mój tata z wielką przyjemnością i pasją uczy nas o miłości tego Boga. To jedna z najpiękniejszych chwil dnia, nabożeństwo rodzinne. Nie ma nic piękniejszego niż bycie razem, studiowanie Biblii, rozmawianie o naszych problemach i poświęcanie czasu na modlitwę. Każdego wieczoru tata i mama rozmawiają z nami o Jezusie. To wyjątkowy moment. Lubię słuchać opowieści z Biblii, śpiewać i modlić się. Tata wygląda na zmęczonego, ale to nie ma znaczenia. Zawsze zachęca nas do wielbienia Jezusa. Mój tata lubi Biblię i ładnie śpiewa. Uwielbiamy też wspólnie się modlić. Tak, mój ojciec jest dobrym kapłanem. Nasz ojciec kocha Boga i każdego dnia uczy nas, jak Go kochać. Uwielbiamy rodzinne nabożeństwa i historie biblijne, które codziennie słyszymy. Tata i mama opowiadają nam także historie biblijne i uczą nas modlitwy. Dla mnie to najlepszy sposób na zakończenie dnia.
Kolejny dzień się skończył. Mój tata wciąż tu jest, aby pocałować nas i powiedzieć dobranoc. Nasz dom nie jest duży i nie ma wielu pokoi. Mamy tylko jeden pokój i mamy szczęście spać obok mamy i taty. To jest mój tata. Ma swoje wady i zalety. Czasami jest bardzo zmęczony lub sfrustrowany, ale zawsze tu jest. Kieruje naszym życiem i okazuje nam miłość. Nie wiem, czy on to wie, ale jest dla mnie wzorem. Każdego dnia pokazuje mi, że życie jest bardzo trudne i zawsze jest coś, czego można się nauczyć. Dziękuję, tatusiu. Tata zawsze się nami opiekuje i jest nam bardzo bliski. Z nim mam pewność, że nic złego mi się nie stanie. Dzięki, tato, że jesteś taki, jaki jesteś. Dzięki, tatusiu, za twój przykład i styl życia. Dziękuję, tatusiu, za pokazanie mi, czym jest prawdziwa miłość. To jest mój tata. Chciałbym, żeby moi przyjaciele byli tak samo szczęśliwi jak my. Jest tyle rzeczy, które ojciec może dla ciebie zrobić, więc ci, którzy nie są wdzięczni za swoich ojców, powinni zacząć odczuwać tę wdzięczność. Lee Hee-sung to odnoszący sukcesy pracownik dużej firmy budowlanej i bardzo cierpliwy ojciec. Justin nie oddychał przez pierwsze 5 minut swojego życia. Lekarze powiedzieli, że to osłabi jego zdolności umysłowe i będzie miał problemy z matematyką. Dziś Justin jest świetnym sportowcem i lubi uprawiać wszelkiego rodzaju sporty razem ze swoimi dziećmi. Melusi jest ojcem 6 dzieci. 2 z nich jest adoptowanych. Jimmy przeżył 16 lat wojny domowej. W tym czasie miłość i modlitwa utrzymywały rodzinę razem. Dziś dzieci i żona pozostają jego życiowym priorytetem. Raybert jest fryzjerem i taksówkarzem w Hawanie. Opuścił swoją wioskę, pracę i dalszą rodzinę, szukając lepszych możliwości dla syna Rayberta, który wymaga szczególnej opieki. Dante był uzależniony od narkotyków i pogrążony w głębokiej depresji. Dziś cieszy się zdrowym życiem i twierdzi, że jest najszczęśliwszym ojcem na świecie. Ojcowie. Scenariusz i reżyseria Adrian Dürer. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Agnieszka Kluska. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot i Mirosław Harasim. Czytał Ireneusz Machnicki.